Gdzie tu się teraz patrzeć? Haj, dzień dobry, witam się z Wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. To jest poranek, w którym masz ochotę powiedzieć, że krew Cię zalewa. Zobaczcie. No widzicie, halloumi, jajko, płynne żółtko, uwielbiam, pomidorek, trochę cebulki, ogórek i miało być awokado. I zobaczcie, co się stało. Jedno zepsute, a to zobaczcie na to. Czujecie to? Po prostu tragedia. A tak się cieszyłam, że zjemy sobie z laurką awokado. A już dawno mi się nie trafiało zepsute i to chyba po prostu ten moment, w którym musisz trochę pocierpieć. Więc ja idę jeść smacznego. Ciąg dalszy dzisiejszego dnia znów jest jedzeniowy, ale najpierw wspomnimy sobie o tym, że garnek kawy, to znaczy tak połowa garnuszka i zrobię sobie tatara z łososia, którego kocham, uwielbiam, dawno nie jadłam i to jest banalnie proste, przygotujecie to dosłownie, no nie wiem, no w 10 minut, jak tam posiekacie wszystko i słuchajcie, potrzebujemy łososia wędzonego, bo mam dwa opakowania, chciałam to zrobić z jednego, ale bez sensu, jak już się bawić, no to wiecie, na całego. Trochę cebuli czerwonej, trochę limonki, troszkę musztardy, troszkę sosu sojowego, do tego dojdzie troszkę pieprzu, troszeczkę oliwy i robię poświęcenie, bo otwieram taki wielki słój ogórków konserwowych, ale to nic złego, ja go zaraz włożę później do lodówki i będziemy podjadali po ogórku, bo bardzo lubimy takie ogórki, także tatar z łososia w dniu dzisiejszym. Jest godzina 10:23, my się jeszcze nie widzieliśmy tak oko w oko, ale spokojnie, vlog się dopiero zaczął. A dlaczego pokazuję zegarek? Dlatego, że ja myślę, że w tym momencie wstawiłam już trzecie pranie. Tak, wstawiłam już trzecie pranie i mam jeszcze kawałek na jedno, ale... Nie, ogarnijmy się, bo już nie ma miejsca. Tak się zastanawiałam, czy mi się uda, ale nie, już tu kombinuję na wszystkie strony, więc słuchajcie, na ściereczkę, stuk-puk. I teraz. O, aż tu palce połamie. Jest. No to co, po maluśkim, nie? O, a jest taki maluśki, patrzcie. W dzisiejszym przepisie chodzi tylko o to, żeby wszystko sobie drobno posiekać. Cebulę, ogórka i łososia, bo tylko tyle mamy do posiekania. A jeżeli chodzi o resztę do prawienia, jakie ilości dawałam, to zaraz Wam powiem. Wygląda cała micha. Dałam tą cebulę, którą widzieliście, dwa ogórki konserwowe i łosoś, jedno opakowanie miało 150 gramów. Myślę, że teraz damy taką łyżkę, no, łyżkę musztardy, oliwę. Ja dam ostrą, bo ja lubię takie coś na ostro, z dwie łyżki. Wy możecie dać zwykłą oliwę i trochę sosu sojowego, ale tutaj, żebyśmy nie przesadzili, no bo wiadomo, łosoś o, słony. Zobaczymy, czy z tej limonki coś wyleci. Może być sok z cytryny. Nie musi być z limonki. Ja akurat miałam, widzicie, taką do wykończenia, no to dlatego. I teraz możemy to potraktować świeżo zmielonym pieprzem. I to jest cała filozofia. Ja bym takie coś mogła jeść codziennie. Kocham. Dziś wieczorem, jak Laurka pójdzie spać, oglądamy film na Netflixie Czarnobyl 1986, bo wyszła nowość. Oglądaliśmy serial, który był na HBO. Też bardzo fajny, bardzo Wam polecam. Nie wiem, czy tam jeszcze jest dostępny, ale chyba tak, więc polecam Wam serial, a zobaczymy jak ten film, bo to jest film i on chyba 2 godziny aż trwa. Teraz ja w całej okazałości. Chciałabym Wam zakomunikować, że rano zdarzyła się rzecz straszna. Zaczęło się od tego, że ledwo zaczęło wydobywać się serum, krem pod oczy już ledwo został wyciśnięty, teraz zaczęłam się malować, podkład ledwo pierdzi, kredka do brwi jest po prostu taka, tuż do rzęs ledwo wyliżesz. No cóż, to jest ten ulubiony moment. Jak się kończy, to wszystko naraz. Nie może się skończyć jednego miesiąca to, drugiego to, trzeciego tamto. 5 naraz. 5. Dla mojego i Waszego ułatwienia życia dodam, że lusterko, które widzicie, jest z IKEA i ma... Nie skłamię, jeżeli powiem, że 10 lat, albo i nawet ponad 10 lat. Nie wiem, czy jest dostępne. I co ja mogę Wam powiedzieć, to to, że pralka mnie pokonała. Czekam, aż Laurka wstanie i wstawię czwarte pranie, do którego dokoptuję kurę, bo taka, jakby to powiedzieć... Kiedyś ona była różowa, a teraz jest szaro-różowa, także wypadałoby wrzucić ją na ruszcz do pralki. Taki ruszcz do bębna do pralki. I jak Laurka wstanie, to wrzucę jeszcze jej pościel, prześcieradło. Mam jeszcze 5. pranie, bo właśnie będę przebierała, jak Laurka wstanie, naszą pościel, ale już jej nie wstawię, bo nie mam już gdzie tego powiesić. Bym musiała chyba tutaj, jakby były drzewa w sadzie, nie? Jak wtedy był sad, to mogłabym wtedy rozwieszać.
Na kukurydzę nie rzucę, no bo się powygina, nie? Ano, by była suszarka, to już by tu hulała i śmigała. Nie, no dzisiaj miałam jakoś tak, Boże, już tyle prania miałam, że ja nie wiem. Ja nie wiem, wojsko w domu jest tradycyjnie, no. Ktoś podrzuca. Teraz wszyscy łapią się za głowę. Ta znowu gotuje, no ocipiała do reszty. Mam kurki, mam pieczarki. Zaraz pokażę, co dalej. Troszkę cebuli, ząbek czosnku, ale później go dam, żeby mi się tutaj przypadkiem coś z nim nie zrobiło. I masło klarowane koniecznie. Do grzybów zrobię taki sos grzybowy na śmietance i do tego będę gotowała ryż, bo Dawid stwierdził, że takie cudo zażyczył sobie na obiad, a że to jest szybkie w przygotowaniu, no to dlaczegoż bym miała nie zrobić? Tu możecie słyszeć, że zaraz ryż z gara wyleci. Ja to wszystko smażę, doprawiam sobie to jeszcze teraz solą, pieprzem, czy jak chcecie, to możecie sobie kostkę rosołową wrzucić i zalewam wodą i duszę troszeczkę, no nie wiem, no tam 20 minut może podusimy, żeby było takie... Każdy z Was na pewno ma jakieś czynności, których nie lubi w kuchni. Ja mam takie, że nienawidzę po dzień dzisiejszy uzupełniać słoiczków, młynków, jak się skończą przyprawy. No ja nie wiem czemu, matko, nie lubię tego. Takie niby nic, a stęka mi płacze, jakby cholera wie co to było. Także muszę uzupełnić sobie pieprz. Wlałam wody, dusimy to, tutaj mam śmietankę, potem może zobaczę coś w zamrażalniku jeszcze, czy pietruszka, czy może trochę kopru delikatnie. Ryż już jest ugotowany i ogólnie też bym takie coś zjadła, tylko że dzisiaj miałam ochotę na tą surowiznę, którą widzieliście, jak szybko przygotowuję. Dawid niestety nie lubi tych surowych, więc no zrobiłam dwa w jednym. Może zostanie na jutro, to jeszcze zjem jutro. Uf, chodź, idziemy. Idziemy? No chodź, mama pranie wstawi, co? Gdzież tu mam płyn, Lenor. Fajny zapach? Mama, ty to masz gust. Rewelacyjne. Odkręć. Co to? Pralka? Ona patrzy tu na pralkę. Pralka? Mama. Co to za rakieta? Co to za rakieta jest? O kurcz. Fajna pralka, nie? Kurczę, mama. No o takim urządzeniu ja zawsze marzyłam. Pokaż widzom. Co ty tu masz? Hmm? Widzowie, właśnie będę jadła witaminkę D3, tak? Wy też jedzcie, tak? Witaminkę D3. Ale mi pomagacie obydwie? Malwinka się wzięła za kołderkę z jednej, a ty z drugiej, tak? O kurczę, Malwinka, co tu się wyprawia? Co tu się wyprawia? Co? Gonisz Malwinę? O, mama. No delikatnie, delikatnie kotka, tak? Nie wolno mocno, delikatnie. Co ty tam włączyłaś? Mama, to nie ja. Wiecie? A, tu jest, chodź tutaj. Halo, Laurka. Kuźwa, jeszcze miałam kot wrzucić do prania. Ale to jutro razem z pościelą, bo przecież no gdzie? Na łeb chyba sobie na łeb zarzucę, żeby wysuszyć. Chodź tutaj, ty, gwiazda. Chodź, pokażemy widzom, co dostaliśmy. Znaczy, co dostaliśmy, co sobie kupiliśmy. Chodź, pokażemy widzom. Złoty przycisk! Złoty przycisk! Złoty przycisk! Chodź! Pokażemy widzom. Złoty przycisk! No, chodź! Otworzymy razem, chodź. Dalej, chodź. No, zobacz, patrz. A rozchodzi się, moi drodzy, o to, że mamy złoty przycisk do srocza. O, widzicie? Jak się pięknie wszystko ładnie, cudownie odbija. I jedną rzeczą, jaką już wiem, jaką był strzał w kolano, jest to, że będziemy spuszczali dosłownie w rękawiczkach, bo zostają ślady. Ale powiem Wam, że one jakoś tak strasznie nie zostają. Tutaj mamy takie dwa większe, bo wczoraj miałam trochę brudne ręce. Wtedy ślady zostają, ale jeżeli mamy łapy dosyć czyste, to jest znośnie. Dotknij. Patrz. Tu się odbijasz nawet. Widzisz? Nie. Mama. Ale wybrałaś, mama. Co to? Mama. Ty oszalałaś, mamusia. Dzidzia się odbija? Dzidzia się tu odbija? Mama. Ty normalnie oszalałaś. Oszalała mama, czy nie?
mama, no tak trochę wiesz, mogło być lepiej. Mogło być lepiej, mamusia. Także tym oto sposobem zdradzam Wam jeden z kolorów, jaki będzie występował w naszej łazience. I powiem Wam tak, ja nie to, że robię coś wbrew sobie, nie to, że wybrałam i żałuję już i mi się to nie podoba, no bo nie. Tylko ja nie wierzę, że ja poszłam w taką kolorystykę, ale mam pewien pomysł, jak to ładnie ocieplić, żeby było tak przyjemnie i przytulnie. Więc wydaje mi się, że efekt końcowy będzie zadowalający oczywiście dla nas, nie musi być koniecznie dla Was, bo coś, co ja robię, musi się podobać mnie najbardziej, tak, bo to jest w końcu u mnie w domu. No taka logiczna zasada, nie? No właśnie. Czy ktoś z Was, wchodząc w film, pomyślał sobie o tym, że będę mówiła o złotym przycisku YouTube'a? Jeżeli ktoś nie wie, to jeżeli prowadzimy kanał na YouTubie, to jeżeli osiągniemy 100 tysięcy subskrypcji, YouTube wysyła nam taki srebrny przycisk. Jeżeli osiągniemy 1 000 000 subskrypcji, to dostaniemy złoty przycisk. I wiecie co? Ja jestem człowiekiem, który lubi marzyć do tego stopnia, że wiem, że niektóre rzeczy są po prostu nierealne, niewykonalne, ale lubię marzyć. I dobrze, że za marzenia nie karają, bo ja dostałabym dożywocie. Kiedyś Wam powiedziałam, że zakładając kanał nigdy w życiu nie powiedziałabym, że osiągnę 1000 subskrypcji. Poważnie. Już dochodzimy do 50 tysięcy, a do srebrnego guzika brakuje nam drugie tyle. Czyli to nigdy nie nastąpi. Nie wiem, mam jakieś takie głębokie marzenie o złotym, to ja nie marzę. Boże święty, gdzie? Nie, to nawet jest nierealne nigdy w życiu. Nawet jakbym prowadziła kanał ze 100 lat. Ale osiągnięcie takiego srebrnego guzika? Jak to mówią, pomarzyć, dobra rzecz. Ale jeżeli chcielibyście mnie wesprzeć w tym i być może za 20 lat uda mi się zdobyć srebrny guzik YouTube'a, o ile YouTube jeszcze będzie istniał i o ile za 100 tysięcy będzie nadal do otrzymania srebrny przycisk, to zasubskrybujcie mój kanał. Będzie mi bardzo, ale to bardzo miło. Jezus Maria, ile Ty tych piłeczek już wyrzuciłaś? I ja Wam powiem co do tego basenu właśnie, bo pytaliście się mnie, czy to warto kupić dziecku. Laurka jest dzieckiem, który lubi już w tym sobie, jak widzicie tam co jakiś czas w filmie, rzucić się na to. To jest wiadomo utrudniające tylko i wyłącznie dla rodzica, bo dla dzieciaka to jest frajda, że to trzeba później sprzątać, tak? No teraz Laurka jest dzieckiem, które jeszcze nie sprząta, ale później będziemy robili na przykład i uczyli ją, że trzeba sprzątać, że będziemy robili jakieś zawody w sprzątaniu. Kto szybciej, kto więcej, wiecie, coś tam wymyślimy. Gdzie ty znowu idziesz? Co ty tu robisz? Halo? A mama skończyła już sosik, dałam trochę zieleniny w postaci pietruszki, bo koperku akurat nie miałam, także Trzy, cztery. No, zakrywamy. Widzowie, zobaczcie, co my robimy. Co my robimy? Mama, ja chyba jestem śpiąca. Wiesz? No, chyba się robię śpiąca. Powiedzieć, co odwaliłam. A mianowicie, moi drodzy, nasze koty dostają jedzenie o 3 godzinach. O godzinie 7 mniej więcej, o godzinie 13, o godzinie 19. I jest godzina 13, dokładnie 22, a Bazyl nawet nie komunikuje, że jest obiad. Bo jak jest obiad, to Bazyl przychodzi nawet godzinę szybciej, bo się śmiejemy, że... Dzięki, no Bazyl, no wiesz to co? Bo się śmiejemy, że Bazyl żyje rzeczywiście według czasu brytyjskiego, bo to jest rasa kot brytyjski i on żąda jedzenia godzinę szybciej. Dobra, już idę, bo już mnie tak zmierzyłeś oczami, że... Laurka poszła na drzemkę, ja nałożyłam sobie moją papkę, czyli mojego tatara. Druga połowa będzie na kolację. Możecie to ładnie sobie ułożyć w foremkę, posypać z wierzchu kiełkami, jeżeli chcecie udekorować i podać komuś i go zaskoczyć ładnie wyglądem. A ja stwierdziłam, że się przecież tu nie będę bawić, bo to jest przecież tylko dla mnie. No to co ja tu będę kombinować? I teraz słuchajcie, pytanie do Was. Czy macie coś takiego jak... Jakby to... Coś się powinno jeść widelcem, ale nie wiem. Wynikła jakaś sytuacja, że za Chiny ludowe nie ma widelca, dostajecie łyżkę. Zjecie... Ale nie najecie się tak, jakbyście się najedli widelcem. Macie takie coś? Że jak do czegoś musi być widelec, to kuźma musi być widelec. I nie ma zmiłu. Tak sobie myślę. Niesamowite, ona myśli. Wow.
Teraz jak laurka przemieszcza się z prędkością światła z jednego kąta w kąt i wiadomo, przy dziecku za każdym razem, od samego początku, od narodzin do wiadomo, no długo, trzeba mieć oczy po prostu dookoła głowy. Gdy dziecko się rusza, trzeba mieć jeszcze bardziej dookoła głowy, tak żeby się nie uderzyła, rączek nie przytrzasnęła, czy no nie wiem, no nie zjadła czegoś, no wiecie, no kminicie, nie? To mi teraz jest zdecydowanie łatwiej, ja zrobię jeszcze więcej niż jak ona była nieruszająca się, że tak powiem. Gdzie nie umiała totalnie raczkować, teraz jest mi łatwiej w tym momencie. Oczywiście nie wykluczam, że gdy ona nabierze jeszcze prędkości światła, bo tak będzie, bo to będzie jeszcze szybsze, to może mi być już wtedy trudniej, ale teraz jest jakoś mi zdecydowanie łatwiej. Ja potrafię zrobić jeszcze więcej w domu, niż jak ona właśnie się nie ruszała. Dziwne, nie? Jezus Maria, Ryszard! Czy ty jesteś poważny, Ryszard? Ryszard! No zobaczcie, w największym syfie leży. No, i zejdziesz na dół i uświnisz wszystko, Rysio. Ryszard! Ty draniu! Ale jak już tak zaczęłam jazgotać japą na Rysia, to ja też wcale nie lepsza, bo zaraz będę miała ja***ole. Rysiu, my jesteśmy siebie warci, po prostu. Jak ja teraz będę ekskluzywnie kuźwa wodę spuszczać. To będzie niesamowite. Ty też? No Mir, będziesz miał grzyb, nie wychodzimy, ja tu zamykam to, bo to widzę, że tu jest po... Mir, patrzcie, no i tak, najlepiej się, no, wytarzaj się w tym, tak, i zejdź na dół. No, zapraszam cię, Mir, proszę, mądry Mir. Ej, ale zobaczcie, 50 tysięcy nie ma, ale złoty przycisk już jest. Można? Można. Dziękuję serdecznie za dzisiejszy dzień, proszę o kciuka do góry, widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia, cześć. A teraz wszyscy idziemy myć giry. Rysiu, Mir i ja.